Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry GTA 4. Dzisiaj pojawią się dwa odcinki, jeden po drugim. Najpierw jeden, drugi w tym samym momencie się wrzuca, co ten został udostępniony, dlatego że nic nie było z GTA przez ten weekend. Ja też świeżo dopiero wróciłem do domu i postanowiłem nagrać GTA, więc tipy od Piotra Danewicza będą w kolejnym odcinku. Dobra, lecimy po misję, walniemy sobie jakieś misje. Trzeba ruszyć trochę z fabuły. W ostatnim odcinku trochę przysnęliśmy, bo bawiliśmy się te ławeczki, w szukanie broni i tego typu rzeczy. A dzisiaj polecimy sobie z misyjką, może tutaj będzie jakiś skrócik. Gdzie jest mapa? Mapa. Tutaj, i tu jest u Faustina jakaś misja. Więc lecimy do niego, taki trochę skrót wybrałem i nie wiem, czy on pyknie. Dobra, jest tutaj przejazd. No w sumie nie było tak źle. Fakt, mam palca skaleczonego. Tego od myszki jest skazujący w sumie. Fuckers. Skaleczony i ciężko się gra teraz. Ścisnąłem sobie pustaczkiem i mi skóra zeszła z niego. Dotarłeś do celu, dobra. Udało się tu dotrzeć, więc sypiemy sobie do Faustina i zobaczymy, co ciekawego nam powie. Co tu ciekawego nas czeka? A, przebrać się miałem, ale to w kolejnym odcinku najwyżej. Zrobimy tak na spokojnie. Co za gość jest? Go w ogóle nie kojarzę. Bez kitu. O, ale jaką Javirę ma. O, leci kreseczka. Typowe ruski. Typowa ruska mafia. Krecha i w ziemię. That's a good one. I'm a fool. Drunken fool. Drunken fool. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Jak goś leci tutaj z tematem bez kitu. Jak krecha piękna leci, jedna za drugą. Mr. Barbiturid. Always so fucked up on painkillers. You don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia. Or selling hash to tourists in Red Square. Or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. Fucking careful. Get crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. No, w sumie tak życiowo. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dimitri Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Ooh. I fucking kill you! Zaczyna się tutaj ostro dziać. I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Zaraz gość mu temat wyciągnie, jeszcze go odstrzeli tutaj, bez kitu. Zabierz Dmitriego do sex-shopów Delvare Avenue. A co on tam będzie szukał? Dobra. No to lecimy.
least it could have done is sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore. No, wysokie CPM-y tam mają na tym. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. Patrzcie, jakie to omijanie jest piękne, pyk. Jak motocyklem. Dobra, zajeżdżamy tutaj. Tu. People hole. Ludzka dziura? To nieźle. To się nazywa. Dobra, nie patrzymy się na ścianę, bo one za chwilę zablokują film tutaj jeszcze. Co tu się będzie działo? No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. Wyceli broń Josepha, aby go zastraszyć. We ain't making that much cash. Gościu, jesteś na celowniku. Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can push no nieźle. Shoot this scumbag in the leg. Hey man, please, go easy on me. Come on, big guy. Shoot him in the fuck. Big. Brett was just trying to be friendly. To nieźle. Dziwnie celownik chodzi tutaj w tym budynku. Podążaj za Dmitrijem. O, ile oni tego mają tutaj. O, fuck, co tam się dzieje. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Udaj się wraz z Dmitrijem do sklepu z bronią. O, tam może być ciężko. Tam się tak na spokojnie to nie da załatwić tego chyba. O, to jest jego ziomek, dobra. No oczywiście, sklepy z bronią są przeważnie w podziemiach jakiś. Bo jest to illegal business. Tak samo było w Mafii chyba jedynce, nie? Dwójce. Też był chowany te miejscowe. O, Michał dzwoni. Co ty mi ja tu było? Józek żyje. No, tamten kazał go kropnąć. O, możemy sobie giwery jakieś kupić. Dobra. Taką emeczkę bym przyjął. No, w tym dresie tak policja to nie wygląda. Gość. Okej. Kup mały pistolet maszynowy. Ja chcę M-kę. A, model pokazowy. Dobra. Chciałem fajne giwery. Nie można kupić. Uzi? It's fucking Uzi? Takie coś tam mam już, ale dobra. Idę do Dmitriego. Słabo. Słabo, strasznie. Wolałbym jakiś temat fajny do strzelania, nie tylko Uzi. Dobra, jedziemy do Faustina teraz. Ciekawe, czy go odstrzelić będziemy musieli. Teraz spokojnie przyjdzie. Łuk triumfalny, nie? To jest chyba. O, samolot nawet leci. Fakt, trzeba uważać, bo takie uderzenie może kończyć się wylotem przez szybę i śmiercią. Dlatego spokojnie tutaj, spokojnie. No gościu, zjeżdżaj z tej drogi.
Nie! Ten Staxy źle jechał, o w dupę. To mnie lekko zarzuciło teraz. Musimy ruszyć tutaj z tą fabułą, dobra, lecimy. Bo na razie takie te misje na spokojne są, nie? Niby fajne, ale nic się w nich nie dzieje. Fabularnie są fajne, ale... ale nie ma strzelania na razie, nie? Tylko tak... Spokojnie, no mega spokojnie. Mafijna gra, typowa mafijna gra o ruskich tutaj akurat. Część o Rosjanach, dobra, wjedziemy driftem. Fuck, nie wjechał tutaj, myślałem, że wjedzie takim ładnym. Dobra. Michał odpłanie. Do tego czasu, Michał, żeby się tutaj nie zastrzelili zaraz. Oni to są tacy niepewni. Autozapis. No i dobra ludzie, to jest pierwszy odcinek, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapę w górę, subskrypcję, no i trzymajcie się do następnego, kolejny film jeszcze dzisiaj, więc na razie.